Peggy 18. Witajcie serdecznie, zapraszam Was do kolejnej części Rage'a bez zbędnego gadania. Thank you.
Przydałaby się pomoc! Jest tam! Potrzebna pomoc! Widzę go!
Dobra robota. Wszyscy poczuliśmy się trochę bezpieczniej. Masz naszą wdzięczność, a z nią pancerz, który obiecaliśmy. Ale mamy kolejny kłopot. Słuchaj, gdy cię nie było, osada została zaatakowana przez grupę bandytów, jakich wcześniej nie widzieliśmy. Nic nie zabrali. Przybyli tylko zabijać. Kilkoro dobrych ludzi zostało rannych i zaczyna nam brakować lekarstw. Będę potrzebować twojej pomocy. Za wzgórzem po drugiej stronie drogi znajdziesz kolejną osadę. Trzymają się swoich, ale to przyjaciele. I mają to, czego potrzebujemy. Przekaż ten list Richterowi. Jeśli mi znowu pomożesz, upewnię się, żeby nasz mechanik sprezentował ci własnego buggy. Co ty na to? Dziękuję. Zanim pójdziesz, sprawdź, czy masz wszystko. Amunicję, śmigliki. Jeśli nie, zobacz się z Halekiem. Będzie pod znakiem przy wejściu do osady. Proszę, pośpiesz się z tymi zapasami. Jeśli znów zostaniemy napadnięci, na pewno będziemy ich potrzebować. Hej, kolego! Chcesz zobaczyć, co mam? Szukasz czegoś? Wróć, to znowu pohandlujemy. Mam dużo roboty, kolego. Jeśli potrzebujesz czegoś, przyjdź później. Może będę mógł pomóc. Szukasz Richtera? Jest na górze. Przyjaciele Dana są tu mile widziani, ale nie próbuj robić żadnych kłopotów. Jeśli masz interes, idź pogadaj z Richterem. On tu rządzi. Potrzeba ci czegoś? Widzę, że Dan znów wpakował się w kłopoty. Cóż, Janus musi zobaczyć tę listę. No dalej. Jest na górze. Przekaż jej notkę, a potem szybko wracaj tutaj. Mogę mieć coś, co cię zainteresuje. Musisz być jednym z nowych chłopaków Dana. Niech spojrzę, czego ci potrzeba.
Niektóre z tych rzeczy będę musiała namierzyć, ale wiesz, jak to jest. My pomożemy tobie, ty nam. Prawda? Jeden z naszych, Juno, zaginął kilka dni temu i zaczynam się naprawdę o niego martwić. Co ty na to, żeby się za nim rozejrzeć w czasie, gdy ja będę zbierać dla ciebie zapasy? Jeśli znajdziesz jakikolwiek jego ślad, dam ci w nagrodę własny sposób na robienie leczących bandaży. Proszę, możesz to dla mnie zrobić? Powodzenia. Modlę się, żeby mu nic nie było. Nie uszło mojej uwadze, że ten pistolecik, który przy sobie nosisz, to tylko zabaweczka. Mógłbym ci załatwić coś potężniejszego. Pomóż nam, a dam ci prawdziwą broń. Nasza wieża radiowa na wzgórzu nie działa. Potrzebujemy, żeby ktoś ją naprawił. Pewnie tylko się rozstroiła. Może będziesz w stanie się tym zająć. Dam ci strzał. Powodzenia. To powinna być łatwa robota.